No elo, przez chwilę nagiwała ja właśnie giereczki Battle Ride. Tak sobie myślę, kurwa, jak za friko, no to biorę, nie? Ogólnie tej gierki raczej bym nie kupił. Z tego względu, że nie jest ona jakaś, nie wiem, super popularna. Tam na Steamie chyba gra z 2000 osób w godzinach szczytu, czy coś takiego. A wczoraj był jakiś giveaway, gdzie rozdawali chyba kilka tysięcy kluczyków do tej gierki za friko. Różnica jest taka, że jak kupicie gierkę, to macie wszystkich czempionów. A jak aktywujecie ten kluczyk, to macie tylko tutaj podstawowych. Tego dostałem ze skrzynki, ja tego kupiłem. Dobra, wyjdę w kolejkę i pokrótce opowiem, o co chodzi w giereczce. Dobra, go tym. Ogólnie w giereczce chodzi o to, to jest taka MOBA. Tyle, że nie tak LOL czy inne tam. Tu chodzi po prostu na pierdolankę. Nie ma linii, nie ma potworów żadnych. Tylko jest taka mała mapka. I napierdalamy się 2 na 2 albo 3 na 3. I szczerze? To całkiem spoko ta gra wygląda. Od wczoraj sobie zacząłem grać. Tam chyba z 5 godzin już mam na tej gierce. Bardzo przyjemnie się gra. Ogólnie to trochę nie rozumiem, czemu ta gra jest tak mało popularna, bo jest spoko. Daję okejkę. O, teraz akurat trafiłem na 3 na 3, co się w sumie rzadko zdarza, bo więcej osób gra 2 na 2 i tego jest więcej. Znaczy jak tam zaznaczymy sobie, żeby szukało i 2 na 2 i 3 na 3, to ten, to częściej znajduje 2 na 2. A, przed chwilą były takie karty. I po każdej rundzie są 3 rundy, chyba 3 rundy trzeba wygrać, żeby wygrać cały mecz. I przed każdą rundą wybiera się jedną z trzech kart, która tam boostuje jakoś nasze spele i tak dalej. Dobra, co mój teamek tutaj robi? Pizdę trochę dostaje ogólnie. O kurwa. Kurwa, rzuciłem heal'a w powietrze. XD. Nice. No ogólnie, jak mówiłem, gra się naprawdę przyjemnie w gierkę. Kurwa, ten spierdala gdzieś, lamus. Trzeba go dojechać. No chodź tu typie, i tak umrzesz, no kurwa. Zajebiosa. No i zabiliśmy wszystkich, mamy pierwszą rundę wygraną. MVP rundy, tutaj jak kliknę tab, to mogę sobie zobaczyć, kto tam zrobił. Ile dipsa, ile tam ochrony. W sensie heal'a i tak dalej, i ile nałożonych ograniczeń. Czyli stuny i tak dalej. Dobra, i zaczyna się druga runda. Mamy kolejne karty do wybrania. Więc ja sobie wezmę tę kartę. Tam, żeby wspomagać sobie heal'a. Ogólnie w tej gierce czempioni dzielą się na trzy grupy. Wsparcie, dystans i mela. W zwarciu, to znaczy. I co? O kurwa. O fuck. Dobra. Nie bierz tego gościu. O, i to są takie jakby buffy. Jeszcze do końca sam nie wiem, jak to działa, te kulki całe. Są na środku, ale to są takie buffy. Każdy champion tam ma po kilka umiejętności. Plus do tego, jak oczywiście w każdej gierce, jak w każdej gierce tego typu ultimate'a, który tam się ładuje określoną ilość czasu wykonując, robiąc różne rzeczy, o tak. Dobra, nice. No i tutaj mamy już dwie rundy wygrane.
Ogólnie maksymalnie meczek może trwać 5 rund. Po 2 rundy dla każdej i ostatnia, piąta runda jest rozstrzygająca, czy win, czy lose. No i mamy, jesteśmy przed trzecią rundą, czyli mamy kolejne karty do wybrania. Chyba sobie wezmę to, żeby tam R-kę sobie zbuffować. Tu jest na F-ce jest ult, a na R-ce jest taki jakby... taka, powiedzmy, że lepsza umiejętność od normalnej, ale jeszcze nie ultimate. Nie bij mnie. Kurwa. Nice. Jeden zginął. Ale odjebałem ulta. Ha! To nie jest za dyma. Chociaż jednym strzałem dostał ktoś tam. Dobra, chwilniemy. Ogólnie mój champion jest taki jakby bardziej support, nie? Healuje i te sprawy. Ciąg, kurwa, jest. Dobra, nice. No i w tym momencie mamy meczek wygrany. MVP rundy ten ziomek. No, kolega nam tutaj napisał GG i mamy statystyki. Wynik ogólny podliczając wszystko, obrażenia, ochrona, czyli te heale i tak dalej. Nałożone ograniczenia, czyli stuny i tak dalej. Dobra, polecimy sobie jeszcze jeden meczek. O, i tak w każdej gierce są ligi. Za wygrany meczek dostajemy określoną ilość punktów. I tak jakby awansujemy. A za przegraną, przynajmniej w brązie tak było, że za przegraną nie odejmuje nam nic, ani nic nam nie dodaje. To oczywiście mamy miejsce, za które dostajemy jakieś tam nagrody. Mamy skrzynki, które możemy otwierać i dropić sobie skiny. Tam co kilka leveli dostajemy jakąś skrzynkę. O i te ligi, tutaj są te ligi. Ogólnie nie ma tutaj tak jakby placementów chyba. I zaczyna się od ligi pretendentów i się idzie cały czas w górę. Ja jestem aktualnie w srebrnej lidze 8. Ósemka to jest tak jakby ostatnia. Idzie się aż do jedynki i później przeskakuje się do kolejnej. Może ja bym sobie zaraz zagrał jakimś innym championem, żeby pokazać. Może ten. Let's go. No tutaj możemy sobie kliknąć do stosu i pobrać sobie skiny i tak dalej do każdej postaci, jakie to mamy skiny. Coś kurde długo szukamy czeku. Akurat kilka cofnięć mi znalazło. Inkste. Dobra, i co mamy? 2 na 2? Nie, 3 na 3 znowu, lol. Nieźle. O, tu mamy jakiegoś komara, czyli prawdopodobnie Polak w enemy. Jakiś Minx. W ogóle nie wiem, co robi ten pierwszy champion u nich. O, nas jest jeden rozłączony. Jeśli jakiś gracz się nie połączy, to jest oczekiwanie 60 sekund, czyli minuty. I wtedy gierka się anuluje. I cofa nas do menu. Mój champion aktualny działa tak, że strzelam sobie, mam 4 pociski. Na spacji mam dash, tak jak prawie każda postać. To jest fajne, bo tu jest dynamiczne, to strasznie skillowe. Na E mam silence'a. Na Q sobie znikam. Na RC mam takie coś, że odrzucam przeciwników. A na ulcie tak napierdalam kilka razy. O, i prawym przyciskiem to jest taki sniper, yep. Ze stunem. O, mam teraz ulta. Chcę użyć ulta, i to jest takie, o, właśnie.
cztery chyba pociski takie, które napierdalają ostro. No i teraz gość się nie połączył i meczek anulowało. Wróciliśmy z powrotem do kolejki, ale już mamy kolejne. No i tym razem znalazło nam 2 na 2. Czy mam jakiegoś typa, który to jest chyba supportowa postać? Oni mają typa z mieczem i takiego typa, który napierdala ogniem. Ho. Dobra, mamy kartę oczywiście. Ja bym sobie wziął tym razem Ruta na E, czyli mam Silence'a i plus jeszcze rutuję gościa na sekundę. Wydaje mi się całkiem OP. Dobra, lecimy. Okej. Dostał. Stunem. Snarem w sensie. Dobra, dostał stunikiem. O kurwa, ale miał grab. Gościu odbił mi. Ma multi. Ale odjebałem. Ej, wypierdala. Dobra, nice. Jednego zajmarczy. O Boże, to teraz będzie spierdalał z pół mapy. Dobra, nice. Jak tam dipsy? O, ktoś wynajmniej zrobił więcej dipsów, ten ziomek z mieczem. Nice, ale mamy MVP. MVP rundy. I wybieramy kolejną kartę. Myślę, że to będzie spoko. Zwiększenie szybkości na niewidce. Będę mógł się szybciej przemieszczać. Ogólnie no gierka jest strasznie skillowa. I to mi się podoba. Kurwa, nie trafiłem Silence'a. Ale sy. No wypierdala, a mnie wkurwa ten tyś. No i chuj, wyjebałem się. Lata cały czas za mną, denerwuje to strasznie. No chyba tę rundę przegramy niestety. Dobra, jest 1-1. Jeśli chodzi o rundy. Dobra, mamy kolejne. I dam sobie na E, że jak użyję E i trafię w kogoś, to wtedy przywraca mi 16 punktów zdrowia. Lecimy, musimy to wygrać, kurde. Chyba, że ten gość cały czas znowu na mnie będzie siedział. Pajac. Ej, wypierdalaj. No, nie trafiłem. O Boże święty.
Kurwa. Nie mogę użyć teraz ulta, bo tamten ziomek. Właśnie, o teraz mogę. Nice, jeden rozjebany. Drugi by marzył zero. Co? Ja pierdolę, zajebo. To było wygrane, nie? Tylko ultem tak by pierdolił, że... Koniec. Nie wiem, wezmę sobie, że tam będę bił 30% więcej dipsa, tak? Tak to było? Tak. Przeciwnikom, którzy mają poniżej tam 20% zdrowia. Kurwa, ten gość biega za mną, kurwa, cały czas. Kurwa. No i zapierdala za mną cały czas ten kret. Dobra, wyjebałem się chyba. Tak. No niestety przegraliśmy. Ta nogierka jest strasznie skillowa. Tamta runda szkoda, bo ona była wygrana. Dobra, no i to by było na tyle. Zobaczymy jeszcze, czy w Silverze spada ranga, czy nie, za przegraną. Opuść mecz. Tak, w Silverze już spada ranga za przegraną. W Bronzie jeszcze nie, ale w Silverze już spada. Dobra, to było na tyle. Halo.